Witam serdecznie, ITV Kobylany, wydanie 9, informacje. W nocy z 18 na 19 maja odbyła się wycieczka Noc Muzeów. Uczniowie mieli okazję zwiedzenia różnych muzeów w Warszawie, które wyjątkowo były otwarte całą noc. Trwa okres, w którym trzecioklasiści składają podania do swoich przyszłych szkół. Mamy na to czas do 7 czerwca. A kiedy podania będą już złożone, pozostanie tylko czekanie na, mam nadzieję, pozytywne odpowiedzi. Witam, dla ITV Kobylany Dorota Szmulik. Ze mną Łukasz. Czy złożyłeś już podanie? Tak, właśnie złożyłem. A do jakiej szkoły wybierasz się po gimnazjum? Myślę nad ZDZ-em i ekonomikiem. A jakie masz plany na przyszłość? Jeszcze się zastanawiam, czas pokaże. Dziękuję bardzo. Ze mną Michasia, witam. Witam. Czy złożyłaś już podanie? Tak. A do jakiej szkoły wybierasz się po gimnazjum? Wybieram się do Platerki, a jeśli poszczęści mi się, to do Kraszewskiego. A jakie masz plany na przyszłość? Chciałabym zostać tłumaczem. Życzę powodzenia. Dziękuję. W piątek w Białej Podlaskiej odbyły się precastingi do kolejnej edycji Must Be The Music, Tylko Muzyka. Zobaczmy, jak przygotowywali się uczestnicy. Jesteśmy w studiu, gdzie teraz Natalia przygotowuje się do występu w Must Be The Music. Zaśpiewa piosenkę W stronę słońca z repertuaru Eweliny Lisowskiej. A za chwilę ja będę się przygotowała do swojego występu. Mogę być całkiem sama, łatwa rzecz, żaden dramat, gdy ty dasz mi w kość, dasz sam sobie na złość. Nie rób sen dla frajera, przecież nikt na miłość nie umiera. Skończ grę na czas, który nie ma już nas. W tym tygodniu do szkoły chodzimy tylko do środy, a kolejne 4 dni to zasłużony wypoczynek. A już za 5 tygodni powitamy wyczekiwane wakacje. Dla ITV Kobylany mówiła Eliza Łukasik. Dziękuję za uwagę.